dawno już obiecanym filmie na temat mojej aktualnej aktywności fizycznej i tutaj skupię się na tym, co robię w tej cieplejszej połowie roku, czyli mniej więcej od kwietnia, maja do października. Zimą moja aktywność fizyczna wygląda trochę inaczej i być może o tym nagram za jakiś czas, za kilka miesięcy drugi film, ale tylko pod warunkiem, że ten Was w ogóle zainteresuje. Zacznę może od tego, jak to było kiedyś, bo kiedyś byłam totalnym kanapowcem, w moim życiu nie było żadnej regularnej aktywności fizycznej. Wynikało to z tego, że uważałam ją za coś zbędnego, myślałam, że jest to coś, co jest potrzebne po to, żeby utrzymać jakąś tam fajną sylwetkę i żeby być szczupłym, natomiast ja szczęśliwie nigdy nie miałam problemów z wagą, dlatego uważałam, że aktywność fizyczna nie jest mi kompletnie potrzebna. Oczywiście przyszedł taki moment, kiedy zaczęłam robić badania, okazało się, że mam jakieś tam różne mniejsze lub większe, raczej mniejsze na szczęście problemy ze zdrowiem i lekarze uświadomili mi, że regularna, częsta aktywność fizyczna jest dla mnie bardzo ważna i że muszę znaleźć jakąś aktywność dla siebie i wdrożyć ją w swoje życie tak na co dzień. I trochę trwały moje poszukiwania, zanim znalazłam to, co lubię. Teraz bardzo mi pomaga Zdrowomania i tutaj może dla osób, które nie oglądają mojego drugiego kanału i nie wiedzą o nim, powiem, że Zdrowomania to taki drugi kanał, bardziej profesjonalny, który prowadzę. Zapraszam do niego gości, testuję na sobie różne aktywności fizyczne, więc serdecznie Was tam zapraszam. I właśnie dzięki Zdrowomanii poznałam wiele nowych aktywności fizycznych, nowych dla mnie. Przetestowałam je na sobie i stwierdziłam, że one mi się podobają i niektóre z nich weszły w moje życie na stałe. Jeśli chodzi o to, czym się różni aktywność letnia od zimowej, to przede wszystkim ta letnia jest bardziej nieregularna. Jest jej więcej i jest na świeżym powietrzu. To tak w dużym skrócie. Ja ogólnie nie lubię, kiedy latem coś mnie ogranicza, kiedy mam zajęcia na konkretną godzinę i nie mogę na przykład, mimo że mam na to ochotę, nie mogę jechać na wycieczkę rowerową, bo akurat jest fajna pogoda i fajne okoliczności, zbliża się fajny zachód słońca. Nie mogę, bo muszę iść na zajęcia, więc latem rezygnuję z takich zajęć i też dzięki temu oszczędzam, bo jednak mój karnet na taniec jest dosyć drogi i wolę jakoś latem przeznaczyć te pieniądze na zakup na przykład jakiegoś sprzętu do ćwiczeń, które będą mi, który, ten sprzęt będzie mi służył później przez cały rok tak jakby za darmo. Dlatego to jest plus lata, że można sobie na coś takiego pozwolić. Przechodząc już do konkretnych aktywności, to moim numerem jeden, jeśli chodzi o lato, jest rower. Ja zastępuję nim samochód. Kiedy jest upalnie, staram się nie jeździć samochodem, jeżeli nie mam takiej konieczności, jeżeli nie muszę przewozić jakichś ciężkich rzeczy, czy jechać gdzieś z psem, to zawsze staram się jechać rowerem zamiast samochodem. Oprócz tego oczywiście jeździmy też na jakieś wycieczki rowerowe, czy to po mieście, czy za miastem, więc jakoś tego roweru jest latem u mnie całkiem sporo. Może nie codziennie, ale jest go jednak całkiem sporo. I tutaj chyba nie ma co się rozgadywać na temat korzyści z jazdy na rowerze. Jest to po prostu ekologiczne, ekonomiczne i też korzystne dla zdrowia. Jeśli chodzi o numer dwa, to jest to joga, której ja spróbowałam po raz pierwszy w tym roku podczas nagrań do Zdrowomanii. I początkowo nagrałam taki odcinek o zaletach jogi, o tym jak zacząć i takie informacje dla początkujących, natomiast później razem z Agatą z bloga Poczuł się lepiej nagrałyśmy taką prostą sekwencję ćwiczeń, z której sama czasami jeszcze korzystam i bardzo ją Wam polecam. Później chodziłam na zajęcia do pobliskiego Domu Kultury i to były zajęcia co tydzień, one były darmowe w plenerze, to było bardzo fajne, to był fajny początek weekendu i ja się wtedy w tę jogę wkręciłam i zaczęłam ją też ćwiczyć w domu, tak na z YouTube'em, na przykład na wieczorne rozluźnienie, później też nad jeziorem gdzieś w plenerze. Naprawdę rewelacja. Często mnie pytacie o to, co sprawiło, że ja tak polubiłam tę jogę. To na pewno zasługuje na osobny post, być może też film. Bardzo chętnie o tym opowiem, bo jednak no naprawdę polubiłam tę aktywność. Przyjmuję ją w 100%. To znaczy nic mnie nie denerwuje, nic mnie nie przeszkadza. Wiem też, że ona mnie bardzo relaksuje przede wszystkim, ale wiem też, że przyniesie fajne efekty. Tylko ja się nie nastawiam na te efekty. Ja wierzę, że one przyjdą gdzieś tam mimochodem, gdzieś jako taki efekt uboczny trochę i będzie fajnie. Natomiast nie nastawiam się na to i nie wyczekuję, nie porównuję się w lustrze, co tam się zmieniło. Po prostu mam do tego zupełnie inne podejście i naprawdę ta joga mi sprawia bardzo dużo przyjemności i wiem, że na pewno zagości w moim życiu najdłużej, bo planuję kupić karnet i chodzić też na zajęcia do szkoły jogi, oprócz tego, że będę ćwiczyć sama w domu. Kolejną aktywnością, o której chciałabym powiedzieć, jest bieganie. Z tym, że ja latem mam trochę problem z tym bieganiem, bo kiedy jest upalnie, nawet rano, kiedy jest już powyżej 25 stopni powyżej, ja nie jestem w stanie biegać. Naprawdę, nie jestem w stanie.
I to jest taka trudna relacja, bo startowałam z zerową kondycją. Mam bardzo szybko sobie jakoś bieganie, bardzo szybko tę kondycję wyrabia. Zaczyna się od tego, że ciężko jest przebiec minutę, a później dosyć szybko, w ciągu kilku tygodni, jest się w stanie biec pół godziny bez przerwy, co w ogóle dla mnie zawsze było takim wow. Natomiast ja niestety mam od wielu, wielu lat mam problemy z jednym kolanem i bardzo często, kiedy zaczynam już biegać szybciej i więcej, to kolano się u mnie odzywa. I wtedy muszę robić przerwę od biegania na jakiś czas i później, kiedy wracam po tej przerwie, to znowu zaczynam prawie że od zera, czyli już może nie od minuty biegu, ale od 10 minut mniej więcej tyle jestem w stanie po takiej przerwie przebiec i później znowu muszę przeplatać to marszem. Jest to trochę demotywujące, ale w pewnym momencie uznałam, że nie chcę całkowicie rezygnować z biegania, bo sprawia mi to jednak przyjemność, tylko po prostu nie będę się spinać, czyli nie będę się przejmować tym, że czasami muszę zwolnić, że muszę biec wolniej, że muszę pomaszerować zamiast przebiec jakiś kawałek. Po prostu podchodzę do tego na totalnym luzie i tak jest ok. Nie będę brała udziału w żadnych wyścigach, w żadnych biegach miejskich, przynajmniej na razie tego nie planuję. Nie chcę sobie zajechać tego kolana i jakby to bieganie, mam do niego teraz takie luźniejsze podejście. Ostatnio spróbowałam też slow joggingu ze sprawą Mateusza, trenera, którego możecie znać jako trenera biegania. Opowiadał o slow joggingu również w Zdrowomanii, ale też nagrał na swoim kanale odcinek na ten temat. I bardzo mnie do tego slow joggingu przekonał. Ja go spróbowałam i przyznaję, że jest to rzeczywiście wyjście poza swoją strefę komfortu, bo biega się dziwnie i inni mogą nie rozumieć, że to jest taka technika i mogą myśleć, że naprawdę ledwo idziesz, a próbujesz biec na tej zasadzie. Jest to trochę krępujące, ale podśmiewać się z tego mogą chyba tylko ci, którzy nigdy tego nie próbowali, bo jest to naprawdę męczące i mam wrażenie, że mocno angażuje nogi, że nawet mocniej niż zwykłe bieganie. Nie wiem, takie miałam odczucia po pierwszym razie. Natomiast ja będę jeszcze slow joggingować i na pewno napiszę o tym post, bo uważam, że to jest bardzo ciekawe i warte tego, aby o tym mówić. Kolejną moją letnią aktywnością są rolki, chociaż chyba powinnam powiedzieć wiosenną i jesienną, bo latem nie przepadam za jazdem na rolkach. Przede wszystkim dlatego, że aby pojeździć sobie na rolkach, muszę gdzieś pojechać samochodem na jakąś fajną trasę. I latem nie jeżdżę samochodem, dlatego jakby to rozwiązanie odpada. Po drugie, nie mam ochraniaczy na kolana, muszę chyba sobie kupić, ale to już nie w tym roku i wolę jednak jeździć w długich spodniach. Po trzecie, strasznie gotują się stopy w rolkach i tego też bardzo nie lubię, dlatego ja, kiedy są upały, zdecydowanie nawet nie myślę o rolkach i wybieram jednak je wtedy wiosną i wczesną jesienią, kiedy jest bardziej sprzyjająca temu pogoda. Ale z rolkami mam inne problemy, a mianowicie taki, że ja nie umiem na nich jeździć i czuję się zagrożona, kiedy wyjeżdżam na rolkach na miasto, bo czuję się po prostu niebezpiecznie, nie jest to dla mnie komfortowa sytuacja. Ostatnio po raz pierwszy zrobiłam tak, że założyłam rolki w domu i wyszłam pojeździć na osiedle. Stwierdziłam, że oswoję to osiedle, ale jednak dojechałam do takiego miejsca, gdzie musiałam zdjąć rolki, założyć buty, dojść spokojnie do ulicy, bo akurat tam było z górki, przejść przez tą ulicę, później zejść z kolejnej górki, znowu przejść przez kolejną ulicę i znowu zejść z górki, która kończy się ulicą. I na rolkach naprawdę nie byłabym w stanie tego przejechać, bo nie potrafię wyhamować, kiedy jadę z górki. Nauczyłam się jako tego hamować na płaskiej drodze, ale kiedy jadę z górki, nie jestem w stanie zatrzymać moich rolek. Dlatego myślę, że jeszcze będę te rolki oswajać. Teraz akurat dla mnie zaczyna się na nie drugi w roku sezon, więc na pewno będę jeszcze próbować jeździć po osiedlu, bo bardzo mi przeszkadza to, że właśnie muszę pojechać gdzieś samochodem, żeby jeździć na rolkach. Nie lubię tego. Mam nadzieję, że uda mi się je jakoś oswoić i że mnie nie zabiją. Następną aktywnością letnią, ale już taką zdecydowanie nieregularną, taką okazjonalną, jest dla mnie pływanie i ja lubię pływać, ale przede wszystkim w zbiornikach otwartych, czyli właśnie na odkrytym basenie albo w jeziorze. Nie przepadam za takim chodzeniem na basen, szczególnie zimą, kiedy właśnie trzeba suszyć włosy i jest to bardzo upierdliwe, dlatego ja pływać wolę latem i korzystam z tego, kiedy tylko mogę. Niestety nie jest to zbyt często, ale lubię to.
Podobnie jest z badmintonem, który tak naprawdę jest kometką. Kto oglądał ten odcinek Zdrowymanii o badmintonie, ten wie dlaczego. I też jest to aktywność, która jest u mnie nieregularnie, ale jest ona o tyle fajna, że właśnie od wiosny do jesieni można spokojnie sobie w każdej chwili, kiedy idzie się na jakiś dłuższy spacer z psem, czy na piknik, oczywiście z drugą osobą, to można sobie zabrać te rakietki i pograć. I to też jest jakaś aktywność, można grać godzinę, pół godziny. I jest to jakaś forma aktywności, jest ona bardzo przyjemna, można ją praktykować ze znajomymi, z rodziną, ze wszystkimi. I jest też angażująca, bo ja po badmintonie nieraz miałam zakwasy, więc to nie jest jakiś taki lajcik. Przepraszam, po kometce miałam zakwasy, więc nie jest to taka bardzo lajtowa aktywność i naprawdę też przynosi efekty, kiedy jest praktykowana regularnie. Na koniec wspomnę jeszcze o siłowniach plenerowych i o parkach do street workoutu. Ostatnio przetestowałam w Zdrowomanii właśnie kalistenikę, street workout i spodobało mi się. Nigdy nie podchodziłam do tego jako do czegoś dla mnie, bo nigdy nie zależało mi na budowaniu mięśni. Ale teraz, kiedy zaczęłam praktykować jogę, to zdecydowanie przydałyby mi się silniejsze, na przykład te ramiona i czuję, że kalistenika może mi w tym pomóc. Mój chłopak to trenuje, czasami chodzi na taki park, dlatego myślę, że będę chodzić z nim i będę sobie też tam, no wiecie co, robić biceps, czy co tam się robi. Tak więc latem tej aktywności jest całkiem sporo u mnie i tak jak powiedziałam, jest ona nieregularna, ale ma to też taki wymiar, że na przykład rano idę sobie pobiegać, wracając wstąpię jeszcze na siłownię plenerową, żeby sobie te górne partie ciała trochę potrenować. Później wracam do domu, ćwiczę jakąś rozciągającą sekwencję jogi. Po kilku godzinach na przykład stwierdzę, że trzeba jechać na zakupy drobne i pojadę sobie tam rowerem. Natomiast jeszcze po południu albo wieczorem jedziemy sobie z moim chłopakiem na jakąś wycieczkę rowerową po mieście i wtedy takiego dnia mam tej aktywności całkiem sporo. Dla równowagi następnego dnia mogę nie mieć jej wcale, bo na przykład pracuję cały dzień przed komputerem. Taką niepozorną aktywnością, która jest w życiu chyba każdego z nas, jest chodzenie. I czy to chodzenie na spacery z psem, czy gdzieś po mieście, czy też chodzenie ogólnie po mieście, żeby pozałatwiać różne sprawy i zamiast wsiadać i przejeżdżać dwa przystanki, jeżeli się te dwa przystanki przejdzie, to też jest świetne rozwiązanie, aby tej aktywności mieć w życiu więcej. To w ogóle, już tak przechodząc do podsumowania, to jest wszystko kwestia naszego podejścia. Jakie mamy podejście do aktywności fizycznej? Czy traktujemy ją jako coś, co robimy za karę, albo wiemy, że musimy ją robić tam 3-4 razy w tygodniu i organizujemy ją sobie w taki sposób, aby ona faktycznie z taką regularnością u nas się pojawiała? Czy podchodzimy do niej jako do czegoś, co możemy mieć na co dzień naprawdę bardzo niewielkim kosztem? To jest wybieranie zwykłych schodów zamiast schodów ruchomych w metrze. Nigdy nie rozumiem, dlaczego wszyscy pełzną na te schody ruchome, podczas gdy robi się tam wręcz zator, a tutaj obok są zwykłe schody i naprawdę nie wiem, dlaczego ludzie po nich nie chodzą, ale to jest bardzo częste zjawisko z tego, co obserwuję. To jest wyjście z autobusu dwa przystanki wcześniej i przejście sobie tego odcinka spacerem. To jest jakiś spacer po mieście w jakimś takim szybszym tempie. Aktywność fizyczna może być wszędzie, nie musimy za nią płacić, ona jest mnóstwo rzeczy, które są dostępne za darmo. Jeżeli ktoś się nie rusza, to jest to wyłącznie jego wybór i tutaj nie ma żadnych wymówek, że nie mam kasy, nie mam czasu czy coś takiego, bo to naprawdę, no po pierwsze, jeśli chodzi o czas, to jest coś, na co trzeba wygospodarować ten czas, bo pytanie, czy będziecie mieli czas za te 10 czy 15 czy nawet jeszcze mniej lat chodzić po lekarzach, bo będziecie tak zestali, będziecie mieli tyle problemów ze zdrowiem. To jest kwestia wyborów i też myślenia takiego bardziej długoterminowego, a nie chwilowego o tym, co dzieje się tu i teraz. Oczywiście zachęcam do takiej postawy, aby się nad tym zastanowić. Jeżeli ktoś się w ogóle nie rusza, to naprawdę nie ma na to usprawiedliwienia. I to tyle w tym temacie, nie będę się bardziej rozgadywać, bo i tak powstał z tego długi film. Mam nadzieję, że podzielicie się ze mną swoją opinią, jakie wy macie podejście do aktywności fizycznej, czy traktujecie ją jako coś, co pomaga osiągnąć cel w postaci fajnej sylwetki, czy raczej jest to dla was bardzo ważna część życia, która jest potrzebna do tego, aby być zdrowym, tak po prostu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!